Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTubie. Przed nami wyjątkowy drapping, ponieważ mam zdrapki od Moniki z kanału Monia w NL. Zdrapki holenderskie, zdrapki belgijskie. Łączny wkład, łączna kwota zainwestowana w te zdrapki to aż 22 euro. Zobaczcie, mamy 3 zdrapeczki po 1 euro. Dwie zdrapeczki, a właściwie 3 zdrapeczki po 2 euro. Krzyżóweczkę za 3 euro i po 5 euro mamy statki i zdrapkę cash. Mam nadzieję, że dam sobie radę z tymi zdrapkami. Wy nie zapomnijcie obejrzeć pierwszej części odcinka, w której otwierałem paczuszkę od Moniki. Koniecznie również zajrzyjcie do Moniki, aby sprawdzić, jaką paczkę ode mnie ona otrzymała. Zajrzyjcie, zostawcie łapkę, zostawcie suba, a ja się zabieram za drapanie. Tak jak mówiłem, zachęcam bardzo serdecznie do odwiedzenia kanału Monia w NL i tam zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Właśnie z Moniką się wymieniłem. Lecimy z pierwszą zdrapką za 1 euro. I co tutaj trzeba zrobić? Mamy chyba wygrywający symbol i musimy ten symbol tutaj odnaleźć. Przyznam się szczerze, że kompletnie nie wiem, jak tę zdrapkę tutaj rozegrać, ale zaraz zobaczymy. Tak jak mówiłem, nie znam nikogo w swoim otoczeniu, kto by władał językiem holenderskim. Dlatego jest to dla mnie coś absolutnie nowego. Mamy tutaj grzybka wygrywającego. Jeżeli oczywiście Monika ogląda, a na pewno ogląda, to napisze mi w komentarzu, czy dobrze tę zdrapkę drapię. Bo ja nie rozumiem tutaj kompletnie nic. I mamy wygrywającą tutaj kciuk, siódemeczkę. O, proszę bardzo, jest grzybek. Jeszcze tylko zerknę. Tutaj jest kod kreskowy, ale ja może, bo jak wiecie co, chcę sprawdzić, czy na pewno wszystko jest ok. Dobra, tutaj mamy diament i tutaj mamy gratis. Rozumiem, że dostanę gratisowy po prostu los. Także pierwsza zdrapka tak jakby wygrana, no bo dostajemy darmowy los. Przechodzimy do kolejnej zdrapki cash, zdrapka z numerem 20. I o co tutaj chodzi? Tutaj mamy chyba wygrywający numerek. Wygrywający numerek. Teraz się pewnie Monika śmieje ze mnie, że nie potrafię. Chyba jedyneczki szukamy. I zaraz sprawdzimy, co tutaj mamy. Mamy czwóreczkę, dwójeczkę, trójeczkę. I tutaj już jest kod kreskowy, także pierwsza, druga zdrapeczka leci do kosza. Do kosza? Nie do kosza, leci na pamiątkę, bo ja tych zdrapek, słuchajcie, nie wyrzucę. Wiecie co? Mam kolejną astro i z moim znakiem zodiaku, naprawdę. I lecimy z tą zdrapką. No i tutaj będzie troszkę gorzej, że tak powiem. Nie wiem, o co chodzi. Podejrzewam, że nie ma wygranej. Bo widzę tutaj 500 funtów, 500 euro, przepraszam, cały czas przyzwyczajony do tych funtów. Podejrzewam, że chodzi o 3 identyczne znaki. Mamy tutaj bliźnięta i 2 razy skorpion. Zdrapka jest niestety przegrana. Win for life, kolejna zdrapka. Tym razem za 2 euro. I przechodzimy sobie do wygrywającego symbolu. A wygrywającym symbolem jest parasol. Proszę bardzo. I sprawdzamy. Mam tutaj drink, przepraszam, jest parasol, proszę bardzo, kolejna zdrapka z wygraną, klapeczki i ostatni symbol, motylek, za 100 tysięcy, za 10 tysięcy, za 1000, Boże kochany, słuchajcie, jest wygrana, 2 euro, bardzo się cieszę, symbole zdrapię sobie później. Druga zdrapka już wygrana, super, kolejna zdrapka wygrana, lecimy 20 razy kasa. Tę zdrapkę akurat bardzo dobrze kojarzę, szukamy w tym rzędzie, szukamy dziewiątki, w tym rzędzie szukamy siódemki, potem możemy pomnożyć. Tutaj szukamy dziewiątki, mamy
ósemkę, dziesiątkę, piątkę. I gdybyśmy trafili, mielibyśmy 40 euro, może troszkę wyżej, a mnożnikiem byłoby razy jeden. Tutaj szukamy siódemeczki, mam szóstkę, dwójkę, czwórkę, 50 tysięcy razy 5. No 250 tysięcy do mnie nie trafia. Naprawdę fajna wygrana, by się tutaj przydała. No wtedy to na wycieczkę do Holandii. Na wycieczkę do Holandii. Kolejna zdrabka za 2 funty, za 2 euro, przepraszam, również. Szukamy w grze numer 1. W grze numer 1. Nie mam pojęcia, czego szukamy. Zdrabiamy sobie wszystko. Monika będzie weryfikować, czy ja dobrze rozumiem. Jak na razie jeszcze nic tutaj nie rozumiem. Nie wiem, na czym to polega. Takie mamy kwoty. Wydaje mi się, że trzeba 3 identyczne. Gdyby była wygrana, pomnożylibyśmy ją razy 10. Wygranej nie ma. Tutaj mam 4 euro, 200 euro, 100 euro, 5000 euro, po raz drugi 4 euro i po raz drugi 100 euro. I mnożnik razy 5, ekstra gra, ekstra gra. Nie wiem, co tutaj, czego tutaj szukam. Tutaj Monika, bardzo Cię proszę, abyś mi podpowiedziała, czy jest wygrana, dlatego że nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę nie wiem, jeżeli byłaby wygrana, no to odeślę ją do Ciebie. Lecimy do zdrabki za 5 euro, proszę bardzo, cash. Tak wygląda ta zdrabka i szybciutko sprawdzamy sobie, jakie mamy wygrywające numery. Bardzo przyjemnie się tę zdrabkę drapie, słuchajcie, naprawdę, tak delikatnie. I lecimy do wygrywających numerów. Mamy 21, 13, 15, 26 i co? A, i 20. Proszę bardzo. Myślę, że jest to dobrze widoczne. Tutaj jeszcze zostały statki i krzyżóweczka. Także na pewno te zdrapki będą przeze mnie drapane. To na 100%. I szukamy tych wygrywających liczb. Mamy 27, także jest blisko, 28, 17, tutaj już kodzik, siódemeczka, 19, 11, 25, szkoda, że nie 26, mielibyśmy 500 euro, 24, 16, ło. 250 tysięcy, wow, naprawdę wow. 14, 10 euro, 22, 5 euro, 1, 5 euro, 12, 5 tysięcy euro, 9, 5 tysiąca i ostatnia liczba, 8. Tutaj już nic więcej nie ma. Ja jestem zwolennikiem drapania wszystkiego, co się tylko da. Wydaje mi się, że w tej zdrabce nic nie ma. Także cash leci na kupkę z przegranymi zdrabkami po prostu. Krzyżóweczkę zostawię na sam koniec, bo ją najbardziej lubię, można powiedzieć. Dokładnie tak. I teraz troszkę oddalę, żebyście to dobrze wszystko widzieli. I gramy w statki. Tę zdrabkę znam. Musimy utworzyć jeden z... A, wy nie widzicie. Wy tego nie widzicie. Dobra. To jeszcze troszkę oddalę. Jeden z tych symboli poniżej musimy utworzyć. Podążając oczywiście za współrzędnymi. I mamy pierwszą współrzędną, G4. Coś trafiliśmy, coś tutaj trafiliśmy. Lecimy dalej do kolejnej współrzędnej, E4. E4 mamy w tym miejscu. Drugie trafienie, słuchajcie, drugie trafienie, nie jest źle. F4. O, jest trzecie trafienie, czyżby ten symbol tutaj w dolnym prawym rogu. Zaraz zobaczymy. G6. G6 mamy w tym miejscu. Tutaj należy po prostu współrzędne wszystkie. Zobaczcie, ten symbol. Ale on się jeszcze nie utworzył, bo tutaj jest na pół. Dobra, C3. C3 w tym momencie. Po raz kolejny trafione. Kolejny symbol trafiony, tym razem chyba ten przedostatni, teleskop.
Lecimy do kolejnej współrzędnej. Mamy współrzędną A5. Oj, wy tego też nie widzicie. Nie widzicie tych współrzędnych. Teraz widać, teraz widać. Dobrze, A5. Bardzo serdecznie przepraszam, że nie widać. I A5, po raz kolejny coś trafione. Trzeci symbol, rekin. Rekin jest trafiony, zobaczcie. Lecimy sobie dalej, B4. Ciekawe, ile tych symboli możemy maksymalnie trafić, prawda? Z tych, które są tutaj wypisane poniżej w tabeli. Lecimy dalej. E5, ciekawa zdrabka, przyznam szczerze. Ona występuje, o, pierwszy pustak, pierwsze puste trafienie. B5, B5, mamy głowę rekina, jeszcze jedno pole, C5 i będziemy mieli tutaj przypisaną wygraną, F2 tym razem, F2, co się tutaj kryje, jest kolejne trafienie, tym razem statek, C5, lecimy do C5, Słuchajcie, jest wygrana pod rekinem. Jest wygrana pod rekinem. Sprawdzę szybciutko. A5, B5 i C5. Jest już wygrana pod rekinem. Lecimy do... Czyli mamy tutaj tą wygraną pod tym polem. Minimum oczywiście podejrzewam, że jest to 5 funtów. 5 euro. Co ja z tymi funtami dzisiaj? Naprawdę. Dobra, szybciutko. G2. G2. Tutaj puste pole. E1. I tylko fale na morzu się pojawiły. D4. I D4 mamy w tym miejscu. E6. Kolejne puste pole. I kolejna współrzędna w tej zdrabce, F5. Nie mamy nic. E3. O, mamy jakąś część tego teleskopu. C6. Puste okienko. E2. Druga część statku, jeszcze dwa kwadraciki, D7, tutaj mamy puste okienko i D2, podejrzewam, że jest to ostatnie pole, ale jeszcze nie wiem, jeszcze zostało chyba jedno, nie, już tutaj nic nie zostało, zobaczcie, udało się utworzyć tego rekina, także jest naprawdę fantastycznie i w tym momencie zobaczcie, rekin, który został utworzony, 15 euro! 15 euro, a wymiana na 22. 15 euro! Tutaj jeszcze dla Moniki te współrzędne bardziej zdrapie, żeby mogła sobie porównać. Może jeszcze ten kodzik zdrapiemy i przechodzimy szybciutko do krzyżóweczki. Krzyżóweczka, która już tutaj czeka. Tak wygląda ta zdrapka i aż 15 euro. No. Wow, naprawdę. Naprawdę. Super. Super sprawa. Krzyżóweczka. Krzyżóweczka w tym momencie, którą tutaj mamy. Oczywiście, z tego co widzę, to musimy utworzyć co najmniej 3 słowa, aby trafić jakąś wygraną. Zaraz poprawię, jeżeli będzie mało widoczne. I lecimy sobie z tą krzyżóweczką. Literka C. Literka C. Pierwsza literka. Tutaj mamy, ojejku, jak to słabo widoczne. Ale to słabo widoczne. To co ja mam zrobić? Może markerem?
może markera wezmę w takim razie, bo bardzo słabo widoczna jest ta warstwa ścieralna, praktycznie w ogóle, dlatego ja będę sobie zaznaczać. I co, mam tak na zmianę tutaj, słuchajcie, no dobrze, może w ten sposób będę, aha, jeszcze C, jeszcze w innych miejscach może być, no, gdzie ja mam głowę, dobra. Krzyżóweczka bardzo dokładnie, żeby była przeze mnie sprawdzona. I lecimy do kolejnego symbolu, którym jest kolejna litera zresztą. Będzie to litera R. Już ją tutaj mamy w drugim okienku. Tutaj mamy literkę R. Tutaj mamy literkę R. Pozwólcie, że nie będę tych wyrazów czytać. Pozwólcie, że nie będę tych wyrazów czytać. Nie mówię ani w języku belgijskim, ani w języku holenderskim. Także absolutnie nie będę tych wyrazów czytać. Nie mam zielonego pojęcia, co te wyrazy oznaczają. Same wyrazy podejrzewam sobie, nas nie interesują, jak to jest w przypadku właśnie krzyżówek, czy to polskich, czy to zagranicznych. Same wyrazy w sobie nas nie interesują. Interesuje nas niejako to, aby się utworzyły słowa, dobór tych liter. Kolejna litera, litera D. Tutaj mamy literkę D. W. Tutaj mamy literę W i to byłoby na tyle. Litera P. W tym miejscu. Litera T. Kolejna już. Tutaj, tutaj i jeszcze tutaj widzę literkę T, także jest naprawdę ciekawie. G. Gdzie my tutaj mamy literę G? Tutaj jest literka G. I jeszcze w tym miejscu literka G. Mam nadzieję, że mogę tak mazać po tej krzyżówce, bo no nie wiem, jak tutaj zareagują, jak Monika zareaguje na to, czy ja mogę, czy nie mogę, czy będzie możliwość wymiany tej zdrabki później. Samogłoska U. I lecimy do kolejnego rządku. O, proszę bardzo. Literka A. Literkę A mamy w tym miejscu. Tutaj mamy literkę A. Tutaj. Tutaj również. Tutaj w dwóch miejscach w tym słowie. I gdzie jeszcze? Już więcej razy nie widzę. Lecimy dalej. Ile tutaj w ogóle liter jest? Nie wiem. Nieważne. Tutaj mamy literę E. Tutaj mamy literę E. Tutaj literka E. Tutaj, teraz się tak będę powtarzać, prawda? Bo nie chcę tych wyrazów czytać, nie chcę w żaden sposób domyślać się nawet, co one mogą oznaczać. Dlatego będę tak monotonnie czytać te litery. Litera I, samogłoska I. Proszę bardzo. Tutaj w tym wyrazie. Jak to się fajnie drapie krzyżówkę, kiedy się nie zna znaczenia tych wyrazów, prawda? Mówię, Monika tutaj będzie miała naprawdę ubaw, ale pozytywnie, myślę. Jeszcze tutaj zgubiłem literkę E. I przechodzimy do kolejnej literki, będzie to literka Z. Ja potem oczywiście całą tą planszę zdrapię, żeby było dobrze widoczne, czy żadnej wygranej nie pominąłem. Zawsze tak robię. Z. Z już zdrapane. Przechodzimy dalej. X. Jest X. Podobnie jak w polskich krzyżówkach. K. K widziałem w tym miejscu. W tym miejscu.
Niby, słuchajcie, wygląda jakby ta krzyżówka miała być wygrana, ale kto to wie. Jest pierwszy wyraz, jakkolwiek się go czyta. Znajduje się w prawym górnym rogu. I lecimy do kolejnych liter. Prawdopodobnie zostały nam dwie litery. Będzie to litera M. O, zobaczcie, drugi wyraz się utworzył. Drugi wyraz tutaj mamy. Dwa wyrazy już są. Tutaj jeszcze literka E została pominięta. Dobrze mówię? Y nie było, L też nie było. Dobra, dwa wyrazy są. I H. Z tego co widzę, to wygranej w tej krzyżówce nie ma, ponieważ mamy tylko i wyłącznie dwa wyrazy. Sprawdzę, czy na pewno niczego tutaj nie pominąłem, ale wychodzi na to, że nie. Słuchajcie, tak wyglądały zdrabki holendersko-belgijskie. Udało mi się wygrać prawdopodobnie 15, no nie prawdopodobnie, bo ja podejrzewam, że tutaj jest wygrana, jakby na to nie patrzeć, 15 euro w tej zdrapeczce. Win for life 2 euro. W tej zdrapeczce dodatkowy los, gratisowy los. Nie mam pojęcia co do tej zdrabki. Nie mam pojęcia co do tej zdrabki, także bardzo Cię proszę, Monika, daj mi znać w komentarzu, jeżeli możesz. Bardzo Ci w ogóle serdecznie dziękuję za tak piękną paczkę, ogromną paczkę. Was zapraszam na odcinek z wymiany tutaj z Moniką. Poprzedni odcinek na moim kanale. Zaglądajcie do Moniki, zostawiajcie łapkę w górę. Ja Wam serdecznie dziękuję. Monikę ściskam bardzo gorąco. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa.